Rafał Koczyk, witam Państwa bardzo serdecznie. Pora na serwis sportowy Kroniki Kozienickiej. Na początek piłka halowa. Niemal na półmetku są rozgrywki amatorskiej ligi. Po ósmej kolejce już tylko dwa zespoły mają na koncie komplet punktów. Bardzo ciężko było wskazać faworyta w pierwszym spotkaniu ósmej kolejki amatorskiej ligi piłki halowej. W poniedziałek na parkiecie Kozienickiej Hali Sportowej jako pierwsi zagrali Dobre Chłopaki i Ekspol, czyli 15 i 12 zespół ligowej tabeli. Obie drużyny miały na koncie po jednej wygranej i tylko po cztery bramki na koncie. Nie zanosiło się zatem na festiwal strzelecki. Pierwsza połowa przyniosła tylko jedno trafienie. W piątej minucie Mikołaja Kalbarczyka pokonał Bartosz Paluszek. Ekspol do przerwy prowadził 1-0, choć równie dobrze mógł być remis. Na 4 sekundy przed końcem Dobre Chłopaki mieli rzut karny. Jednak pojedynek bramkarzy wygrał Emil Nowakowski, broniąc uderzenie Kalbarczyka. Od początku drugiej odsłony w natarciu był zespół, który musiał gonić wynik. Ale to rywale mieli lepsze sytuacje i jedną z nich wykorzystali. W 13 minucie na 2-0 podwyższył Marcin Chmielewski. Dobrych Chłopaków stać było tylko na jednego gola. Na 3 minuty przed końcową syreną bramkę, która nieco ożywiła spotkanie, zdobył Filip Marczak. Trafienie okazało się jednak tylko golem honorowym, bowiem Ekspol dowiózł prowadzenie do końca. W drugim meczu na parkiecie obserwowaliśmy rywalizację Huba Lachotków z Alparem, 11 z 9 drużyną tabeli. To spotkanie miało dwa oblicza. Początek należał do zawodników z Chodkowa, którzy po 6 minutach prowadzili już 2-0. Autorem obu bramek był Łukasz Betnarski. Wynik meczu otworzył w czwartej, a niespełna 120 sekund później po raz drugi pokonał Kamila Paciorkiewicza. Wyraźnie zaskoczeni takim przebiegiem spotkania piłkarz Alparu szybko się otrząsnęli. Kilka sekund przed przerwą kontaktowego gola strzelił Przemysław Fundowicz. A już w pierwszej akcji po zmianie stron było 2-2. Piłka po uderzeniu Daniela Maja odbiła się jeszcze od Michała Sadurskiego i zaskoczyła Pawła Piętkę. Zawodnicy w szarych strojach poszli za ciosem i w 14 minucie to oni byli o jedno trafienie lepsi. Podanie Jacka Rdutowskiego na gola zamienił Paweł Janik. Po tym ciosie Hubal już się nie podniósł. Ostatnie minuty, tak jak cała druga odsłona, to wyraźna dominacja Alparu. Kolejnych bramek już jednak nie oglądaliśmy. Hubal roztrwonił dwubramkowe prowadzenie i uległ Alparowi 2-3. W kolejnych spotkaniach nie zabrakło niespodzianek. Enea po dwóch porażkach dość nieoczekiwanie pokonała Kozienice Wschód 4-2. Dla Wschodu to pierwsze stracone punkty w rozgrywkach. Dropia okazała się wyraźnie lepsza od MC Amatorów, wygrywając 5-1. Walkover dla Policji w meczu Sator 997 z Cafe Bar Mors. Na parkiecie 2-0 wygrał Mors, ale w tym zespole wystąpił nieuprawniony zawodnik. Desperado pokonali Lady Stabu 2-0. Bramek nie przyniosła rywalizacja Oranie z Janikowem. Za to aż 12 goli padło w dwóch ostatnich meczach. Ósme wygrane Głowaczowa, który pokonał 6-2 KGK oraz Galerii Jubilerskiej, która 4-0 ograła Autogaz. I te dwa zespoły z kompletem punktów otwierają ligową tabelę. Na trzecim miejscu jest Wschód, a 3 punkty za nim Enea. W górnej części stawki są także Sator, Autogaz, Dropia, Janików, Alpar i Desperado. Tabele zamykają Oranie i Kagiek po 2 punkty oraz Lady Stabu. Panie cały czas czekają na pierwszą zdobycz punktową. Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu zaprasza dzieci i młodzież do udziału w feryjnym turnieju halowej piłki nożnej Trampek 2017. 20. edycja imprezy rozpocznie się w poniedziałek, 13 lutego. Zwycięzców poznamy 4 dni później, w piątek, 17 lutego. Na parkiecie hali sportowej przy ulicy Głowaczowskiej zagrają zespoły podzielone na 6 grup wiekowych. Górna granica wieku wśród chłopców to 15 lat. Dziewczyny rywalizować będą z podziałem na szkoły podstawowe i gimnazja. Zgłoszenia należy przesyłać do środy 8 lutego na adres e-mail piotr.lapiński@kaceris.pl lub dostarczyć osobiście do Wydziału Sportu na Pływalni Delfin. Regulamin turnieju oraz karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.kaceris.pl. Teraz siatkówka.
Pierwszym w tym roku rywalem KKS-u Kozienice był ostatni zespół tabeli. Ekipa Marka Grzelczaka do Sędziszowa Małopolskiego pojechała po 3 punkty i oczywiście nie zawiodła. Od zwycięstwa rozpoczęli 2017 rok siatkarze KKS-u Kozienice. W 13. kolejce zespół Marka Grzelczaka pokonał na wyjeździe PZL Sędziszów Małopolski 3-0. Kozieniczanie dominowali we wszystkich odsłonach, wygrywając kolejno do 20, 22 i 19. To pierwsza wyjazdowa wygrana naszego zespołu za 3 punkty. W pozostałych meczach tej kolejki Karpaty Krosno rozbiły Awie Świdnik 3-0. Gospodarze w żadnej z partii nie wyszli z 20 punktów. Druga w tabeli Pszczółka Lublin wygrała na własnym parkiecie z AKS-em Rzeszów 3-1. 5 setów obejrzeli kibice w Nowym Sączu. Miejscowy Dunajec pokonał błękitny Chrobczyce. Pauzował Neobus Niebylec. Czołówka tabeli pozostała bez zmian. Prowadzą Karpaty Krosno 31 punktów. 3 oczka do lidera traci Pszczółka Lublin. Na trzeciej pozycji umocnił się nasz zespół. KKS ma w dorobku 23 punkty i o 4 wyprzedza Dunajec Nowy Sącz. Kolejne miejsca zajmują Błękitni Robczyce i Awia Świdnik. Tabelę z dorobkiem zaledwie 5 oczek zamyka Sędziszów Małopolski. Dobrze rok rozpoczęli również tenisiści Stołowi Energii. Kozieniczanie zdążyli rozegrać już 4 spotkania, z których 3 wygrali. Pierwszy zespół oddalił się od strefy spadkowej, zaś rezerwy kontynuują zwycięską passę. W sobotę tenisiści trzeciej ligowej Energii podejmowali we własnej hali AZS z Politechniką Warszawską. Murowanym faworytem był nasz zespół, bowiem przeciwnicy w tych rozgrywkach nie zdobyli nawet 1 punktu. Kozieniczanie też nie mieli ich za wiele, bo zaledwie 4. A po piątkowej porażce z Budkami Piaseckimi 4-8, 3 punkty tam zdobył Molenda oraz 1 Debel Łyjak Saban, mieli po prostu nóż na gardle. Na szczęście do meczu z Politechniką przystąpili w najsilniejszym zestawieniu i z wielką wolą zwycięstwa. W pierwszej grze Mariusz Kuryłek pokonał w 3 setach Marka Kajfasza, ale już w drugim pojedynku Piotr Łyjak przegrał 0-3 z najlepszym drużynie warszawskiej Kamilem Dębskim. Dalej było już tylko lepiej. Nasz as atutowy Jan Molenda wygrał z groźnym Adamem Dorszem 3-1, a Kuba Taban bez najmniejszych problemów ograł Sylwię Borkowską. Duże emocje dostarczyły gry deblowe. Grający trener Grzegorz Tamioła w parze z Piotrkiem Łyjakiem nie dali szans duetowi Borkowska-Kajfasz. Druga gra podwójna stała na bardzo wysokim poziomie. Kuryłek z Molendą, grając jak w transie, prowadzili z Dębskim i Dorszym 2-0, ale w trzeciej odsłonie rywale pokazali lwi pazur. Demonstrując znakomite zagrania, wygrali z Kozieniczanami po pasjonującej końcówce 13-11. Na szczęście w ostatniej, jak się okazało, partii gospodarze zagrali wręcz znakomicie. Oglądaliśmy wspaniałe widowiskowe obrony Molendy i skuteczne ataki Mariusza. To był tenis z chwilami na drugoligowym poziomie. Rywale czasami byli po prostu bezradni. W meczu prowadziliśmy więc już jako 5-1, zwycięstwo było coraz bliżej. Druga seria gier zaczęła się od porażki Kuryłka z Dębskim, ale był to łabędzi śpiew rywali. Kolejne partie bez żadnych problemów wygrali Łyjak i Molenda. Najciekawszym bez wątpienia był ostatni pojedynek. Jakub Taban przegrywał z Adamem Dorszem 1-2, ale pokazał charakter i olbrzymi potencjał. Doprowadził do tiebreaka, wygrywając na przewagi. W piątej odsłonie, grając na zupełnym luzie, zdemolował rywala, wygrywając 11-6. A w całym meczu Kozieniczanie zwyciężyli 8-2. Dzień później Energia potwierdziła wysoką formę, wygrywając na wyjeździe z STS Szydłowiec 8-4. Punkty zdobyli Molenda 3, Saban 2, Kuryłek i Tamioła po 1 oraz Debel, Molenda, Kuryłek. W ligowej tabeli prowadzi Nadwiślanin Płock 14 punktów i ten zespół będzie najbliższym rywalem Energii. Na drugim miejscu znajdują się Sanniki 13 punktów, a dalej 3 zespoły z dorobkiem 11-punktowym. To Imola Warszawa, Wadwid Warszawa i Tęcza Budki Piaseckie. Energia awansowała na 8 miejsce tabeli, mając 8 punktów, a na samym dole
zespoły warszawskie Spójnia i Politechnika, jak na razie bez zdobyczy punktowej. Piąta liga. W piątej kolejce zespół Energii grał na wyjeździe w Górze Kalwarii z Budowlanymi. Mecz był bardzo wyrównany i zakończył się dość szczęśliwym zwycięstwem. Gospodarze prowadzili już 6-3, ale przegrali ostatnie 5 pojedynków. To ciekawe, żaden z nich nie zakończy się w 3 setach. A punkt dla Energii zdobyli Tomasz Tamioła, Norbert Zielony i Jakub Hołyń po 2, Roman Gołębiowski 1 oraz Debel Zielony Tamioła. W pozostałych meczach wygrywali faworyci. I tak Ikar pokonał Wadwicza Warszawa 8-3, Nadarzyn wygrał z Sokołem Brwinów 8-4 i taki sam rezultat w spotkaniu Kowali z Kazanowem. W ostatnim spotkaniu wicelider tabeli Pogoń pokonał na wyjeździe Imolę Warszawa 8-2. W tabeli na pierwszym miejscu w dalszym ciągu Rezerwy Energii Komplet 18 punktów. Na drugim miejscu jest Pogoń Siedlce ze stratą dwupunktową. Na trzecim miejscu jest Kowala, która zgromadziła 12 punktów. Dwa ostatnie miejsca z dorobkiem zaledwie jednopunktowym zajmują Sokół Brwinów i Wadwicz Warszawa. To na dzisiaj wszystkie informacje w serwisie sportowym. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.